Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kamil Drewczyński i reprezentuję firmę Libet. Na początku chciałbym podziękować Państwu za udział w naszym spotkaniu zadedykowanym małej architekturze w ogrodzie oraz tematom związanym, jak stworzyć funkcjonalne strefy z elementów betonowych. Nasze spotkanie będzie trwało około 30 minut. Podczas tego spotkania będę chciał Państwu przybliżyć tematy związane przede wszystkim z tym, po co w ogóle ma architektura w ogrodzie, w obiektach publicznych, deweloperskich, jakie elementy z produktów betonowych, jakie elementy architektury możemy wykonać na tych przestrzeniach, także u klientów indywidualnych. Pokażę przykłady inwestycji zrealizowanych właśnie na naszych materiałach. Odpowiem na pytania, w jakiej technologii powinny być montowane, a na końcu naszego spotkania przedstawię Państwu krok po kroku, jak można wykonać jeden z elementów, u nas nazwany kwitnikiem, podium. Kwietnik będzie wykonany z palisady splitowanej i Państwo na podstawie m.in. instrukcji, którą omówię, będą mogli samodzielnie wykonać właśnie taki element w ogrodzie. Na samym końcu naszego spotkania odpowiem na pytania, które będą, mam nadzieję, spływały do nas podczas naszego spotkania. Drodzy Państwo, bardzo często podczas spotkań z inwestorami publicznymi, komercyjnymi, deweloperami, klientami indywidualnymi padają pytania, po co na moim terenie, na naszej powierzchni powinny zaistnieć elementy małej architektury. Drodzy Państwo, mała architektura wydziela i porządkuje strefy. Dzięki nim możemy w bardzo czytelny, prosty sposób odciąć, oddzielić na przykład pas drogowy od części pieszej, jezdnej, placów zabaw, od tej części, gdzie chcemy, aby na przykład nie wjeżdżały różnego rodzaju pojazdy, obsługi inwestycji, czy zaznaczyć pojedyncze strefy. Bardzo często architektura pozwala nam w pełni wykorzystać potencjał powierzchni. Niejednokrotnie duże przestrzenie, duże działki nie muszą być tylko miejscem, gdzie zasaliśmy trawę i nasadziliśmy drzewa. Mogą powstać właśnie takie elementy, jak tutaj widzimy, na których możemy skupić się, gdzie możemy odpocząć, usiąść. Bardzo często wykorzystanie różnego rodzaju materiałów, czy ceramiki, czy elementów betonowych daje nam dużo większe możliwości niż do tej pory mieliśmy. Ze względu na rozwój technologii możemy też stosować materiały, które zdefiniują funkcję każdej części ogrodu. Od razu będziemy wiedzieli, czy to jest część ogrodu, czy przestrzeni poświęcona właśnie relaksowi, odpoczynkowi, czy między innymi w inny sposób. Mała architektura i elementy, które są zabudowane na tej przestrzeni, pozwalają nam w bardzo łatwy, prosty sposób zniwelować różnice ukształtowania terenu. Dzięki donicom, schodom, różnego rodzaju palisadom, elementom pionowym możemy właśnie te różnice zniwelować i dostosować do potrzeb każdego klienta, nawet klienta indywidualnego. Bardzo ważne jest, aby mieć kompleksową ofertę, w której pojedyncze elementy do wykończenia schodów, murków, kwietników, zabudow drzew stanowią tak naprawdę podstawę estetyki wokół domu. Głównym zadaniem małej architektury wszystkich elementów, o których dzisiaj mówimy, jest przede wszystkim kompleksowe wykonanie całej przestrzeni zewnętrznej, tak aby nawiązywała do głównego projektu całego obiektu. Kolorystyki, kształtu, struktury, bardzo często też nawiązywała do tego, co już zostało zaproponowane, wykonane wewnątrz, aby całość była spójną jednością, spójną przestrzenią. Co można wykonać z elementów betonowych? Drodzy Państwo, jeszcze w ubiegłych latach elementy betonowe były kojarzone tylko i wyłącznie z powierzchnią poziomą. Podjazdy, różnego rodzaju kostki w różnych kształtach i kolorach tak naprawdę nie pozwalały jeszcze wykonać bardzo finezyjnych, praktycznych i ciekawych elementów architektury. Dziś, kiedy technologia obróbcza i przygotowania i proces technologii produkcji materiału elementów betonowych pozwala nam wykonać m.in. ogrodzenia różnego rodzaju. Bardzo często wykonywane ściany czy struktury, które mają stylizować przestrzeń i umieszczać tego typu elementy, wykonywane są właśnie z elementów betonowych. Schody zewnętrzne, niejednokrotnie długie, nawet na dużej powierzchni, gdzie wykorzystujemy elementy pionowe, kostki, tego rodzaju bryły. Drodzy Państwo, architekci mają dość dużo zadań, które muszą być w pełni praktyczne na przestrzeniach nie tylko u klientach indywidualnych, ale projektowanych także na obiektach publicznych. Jednym z tych problemów,
które trzeba rozwiązać, jest między innymi powierzchnia, przestrzeń, na której będą magazynowane śmieci. Dzięki sortowaniu śmieci już w tym czasie tych kubów, pojemników mamy dość dużo. W większości nie są to elementy ozdobne, dekoracyjne, więc możliwość zabudowy między innymi takich śmietników, jak tutaj widzimy, tej przestrzeni, właśnie przy wykorzystaniu elementów splitowanych, daje nam bardzo duże możliwości. Dzięki temu mamy estetycznie zamkniętą przestrzeń, a od strony praktycznej cały czas jest to przestrzeń funkcjonalna i spełnia swoje wymagania. W chwili obecnej w naszym kraju bardzo popularne jest gotowanie, pieczenie, grillowanie. Ilość programów, ilość materiałów, które związane są właśnie z przygotowaniem posiłków na zewnątrz, zdrowych posiłków, jest bardzo duża. Tak jak tutaj widzimy, architektura pozwala nam na kompleksowe wykonanie kuchni zewnętrznych. To nie tylko już same kuchnie, to także grille, piece chlebowe, zabudowa tych elementów i umieszczenie ich właśnie w tym miejscu nie jest bezcelowe. Nadaje kształt, klimat, bardzo często już zamiast kamienia naturalnego czy cegły właśnie elementy betonowe wykorzystywane są do zabudowy palenisk, ognisk połączone między innymi z drewnem. Wewnątrz powinniśmy wykonać oczywiście palenisko, wyłożyć cegłą szamotową dostosowaną do wysokiej temperatury, ale cegła, którą tutaj widzimy, cegła splitowana, kolorystycznie, strukturą daje bardzo duże możliwości. Drodzy Państwo, paleniska niejednokrotnie nawet na obiektach turystycznych są poszukiwane właśnie przy wyjazdach, przy jakichś wyjazdach krótkich, dwu, trzydniowych, gdzie chcemy sobie właśnie zrobić ognisko. Materiały betonowe, tak jak tutaj widzimy, barwione w masie, idealnie się do tego nadają. Strefy relaksu, szczególnie w parkach, na obiektach deweloperskich, miejscach, gdzie możemy usiąść, spotkać się z naszymi sąsiadami, są poszukiwane i niejednokrotnie materiał łączony jest jako produkt splitowany, jako elementy płaskie, wielkogabarytowe, czy połączenie z ceramiką. Drodzy Państwo, wielu naszych klientów to osoby, które szukają przestrzeni, gdzie wychodząc z dziećmi, będą mogły porozmawiać, spotkać się z sąsiadami, to miejsca integracji i właśnie ma architektura, stworzenie tych powierzchni, tak jak tutaj widzimy, z elementów splitowanych, połączenie z drewnem i ceramiką, która jest bardzo odporna na zarysowania czy na plamienie, jest bardzo funkcjonalne i praktycznie. Spełnia oczekiwania, można sobie usiąść, poznać się bliżej, a nasze pociechy obok na placu zabaw będą się swobodnie bawić. Ma architektura to także ciekawe i bardzo estetyczne oraz bezpieczne wykonanie barier i odgrodzeń. Drodzy Państwo, ciągi piesze i ciągi jezdne to styk tych dwóch przestrzeni, który niejednokrotnie naraża nas na niebezpieczeństwo. Wykonanie ich między innymi, tak jak tutaj widać, z elementów betonowych, z właśnie elementów architektury, z elementów stampo, pozwala tą przestrzeń zamknąć i zabezpieczyć, umożliwić nam przebywanie na tej przestrzeni bezpiecznie, a jest to na pewno dużo bardziej estetyczne niż budowanie dodatkowych płotów czy barier. Standardowo elementy architektury to przede wszystkim kwietniki, które możemy zabudować różnego rodzaju, czy wykonać nasadzenia. Mogą być to kwietniki wysokie, z elementów pionowych, ułożonych na płasko. Oczywiście dużo łatwiej wykonać kwietnik tutaj widoczny z elementów mniejszych, wtedy może być on bardziej smukły czy owalny. Miejsca, w których coraz częściej nasi klienci wykonują swoje nasadzenia, czy to warzywniaki, czy zielniki, to właśnie odzew tego wszystkiego, o czym wcześniej mówiłem, czyli między innymi gotowanie, przygotowanie posiłków, ta część, której poświęcamy coraz więcej czasu, może być właśnie wykonana z elementów betonowych, takich jak tutaj widać palisady splitowane. Przy różnicy wysokości na powierzchniach, które bardzo często zdarzają się na terenie naszego kraju, praktycznie nie wyobrażamy sobie już w chwili obecnej wykonania elementów uzupełniających, niekonstrukcyjnych, właśnie z produktów między innymi betonowych. One nawiązują kolorystyką, strukturą, bardzo często kształtem i gabarytem do tego wszystkiego, co już zostało w całości skomponowane i pozwalają nam na estetyczne wykonanie właśnie tych elementów. Oczywiście wchodzi też w grę jak najbardziej zastosowanie materiału z betonu architektonicznego, jakim jest grupa stampo. Między innymi możemy wykonać rzeźby przestrzenne, czy elementy dekoracyjne na przestrzeniach publicznych, czy u klientów indywidualnych. Jakie produkty wybierać? Czym się sugerować przy dobieraniu materiałów, tak aby były one
odporne na czas, aby cały czas te elementy służyły nam przez długie lata. Drodzy Państwo, szczególnie polecam materiały barwione w masie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że produkt ten właśnie przy wyciągnięciu go z ziemi, pójściu tak zwane w 3D, czyli w górę, jest materiałem, na którym nie widać różnic kolorystycznych, warstw poszczególnych, które podczas technologii standardowej, czyli elementów betonowych wyprasowanych, są mocno widoczne. Przy uszkodzeniu, przy obiciu, podczas funkcjonowania i użytkowania tej przestrzeni, materiał cały czas będzie wyglądał bardzo estetycznie. Zachęcam Państwa do wykorzystania elementów ogrodzeniowych, między innymi pustaków strukturalnych, które tutaj widoczne zostały zabudowane właśnie jako kwitniki. Produkt posiada tą zaletę, że 5 elementów różnych, o różnej szerokości odstępników, może być dowolnie przez Państwa zabudowany i każdy kwitnik będzie inny, będzie indywidualny i możliwości są praktycznie nieograniczone. Dzięki technologii, która cały czas się rozwija, produkcji elementów betonowych, możemy Państwu też zaproponować elementy splitowane, o których wcześniej już mówiłem. Materiał ten powstaje jako duża płyta barwiona w masie. Po okresie około 28 dni jest specjalnie łamana i dzięki temu odsłaniamy strukturę betonu, która jest bardzo zbliżona do kamienia naturalnego. Elementy te mogą być stosowane jak palisady do zabudowy w pionie, ale także i w poziomie, tak jak tutaj widzimy, o charakterystycznych nieregularnych pęknięciach, przełamaniach, dają bardzo ciekawy efekt i właśnie w ten sposób mogą być zabudowane. Jednym z głównych elementów, które coraz częściej stosowane są właśnie do wykonania kwitników, murów, elementów architektury, o których dzisiaj mówimy, są produkty bijane, całkowicie barwione w masie i postarzane. Ich podstawowym założeniem i charakterem jest to, aby wyglądały jak materiały postarzane, tak? Aby po zabudowie wyglądały, jakby już funkcjonowały w tej przestrzeni od kilku lat. Coraz częściej jest to materiał, który zastępuje cegłę klinkierową czy kamień naturalny, właśnie dlatego, że to barwienie w masie i struktura materiału daje nieograniczone możliwości zabudowy. Od kilku lat posiadamy także technologię produkcji zwaną wet castem, czyli bardzo płynnego betonu, który zalewany jest w odpowiednich formach, wcześniej przygotowane struktury pozwalają na uzyskanie właśnie struktury drewna czy kamienia, jakim jest trawertyn, czy delikatnie łamanego kamienia na powierzchni, na elemencie nie tylko w części górnej, ale przede wszystkim właśnie na 5 stronach widocznych z każdej strony. Dzięki temu materiał może być zabudowany w pionie, w poziomie. Właśnie z tych produktów możemy wykonać kwitniki, możemy wykonać schody, ławki, elementy warzywniaków, czy wykorzystać przy zabudowie elementów o różnej wysokości. Grupa produktów Stampo, która już też wcześniej się pojawiła w naszym spotkaniu, to materiały dość unikalne. Po pierwsze, posiadają strukturę betonu architektonicznego. W swojej ofercie posiadamy donice i oczywiście elementy owalne. Widoczna tutaj kula w prawym rogu, kula golfowa, jest elementem o średnicy 60 cm, element z litego betonu, nie posiadający żadnych widocznych miejsc łączenia ze sobą wszystkich elementów podczas produkcji. Stampo to niejednokrotnie elementy, które dekoracyjnie mogą też, jak wspomniałem, już zabezpieczyć przestrzeń, nie tylko oddzielając część jezdną i parkingową, tak jak tutaj jeden z klientów zastosował je właśnie na swoim parkingu, ponieważ bardzo często klienci, którzy do niego przyjeżdżali, wyjeżdżali poza teren lub najeżdżali na zieleń. Na początku gdzieś zabudowana część, jak widać, płotu drewnianego do końca się nie sprawdzała, więc zostały właśnie postawione jest to element dekoracyjny, ale też zabezpieczający wyjazd z posesji, uderzenie w barierę, a wygląda bardzo estetycznie i nadaje dodatkową funkcję tej samej przestrzeni. Kule, o których wspomniałem, występują także o średnicach 30, 60 i 90. Są materiałami, które są zaimpregnowane i jest możliwość posadowienia na zaprawach szybko wiążących, tak aby gdzieś ktoś nawet nie próbował ich przetoczyć, żeby były bezpieczne. Materiał ten cieszy się bardzo dużą popularnością i bardzo często wykorzystywany jest nie tylko właśnie u klientów indywidualnych, ale na obiektach deweloperskich, komercyjnych i publicznych. Drodzy Państwo, Stampo, tak jak wspomniałem, to także oferta donic o
różnych wymiarach. Mogą być długie, nawet na 1 metr, wysokie na 1 metr. Mają charakterystyczną strukturę betonu architektonicznego. Jego zaletą i cechą jest to, że posiadają właśnie bruzdy, dziury, różnice kolorystyczne, czyli cały ten urok betonu architektonicznego, o który nam chodzi. Donice posiadają od razu gotowe otwory, także możemy bez problemu wykonać nasadzenia różnego rodzaju, jakie sobie wykorzystamy, łącznie właśnie z zielnikami czy warzywniakami, czyli mamy gotowy materiał. Drodzy Państwo, na tarasach pojawiły się od ponad 5 lat materiały Liberceramik, płyty gresowe o bardzo ciekawych właściwościach. Przede wszystkim jest to materiał, który się nie brudzi, nie plami. Oprócz tarasów przy różnicy wysokości właśnie z nich wykonywane są schody zewnętrzne, bardzo często łączone z innymi materiałami, tak jak tutaj widoczną cegłą splitowaną. Produkt ten w związku właśnie ze swoimi cechami bardzo często stosowany jest i zabudowany jako m.in. blaty na stołach i na przestrzeniach, na których niejednokrotnie będziemy właśnie mieli problem z tłuszczem, z różnego rodzaju kwasami, między innymi z sokami. Na płytach ceramicznych problemu jako takiego nie będzie. Materiał się, tak jak wspomniałem, nie plami, nie brudzi, jest bardzo funkcjonalny. Można w każdej chwili przetrzeć daną plamę i nie pozostaje żadne zabarwienie na powierzchni, czyli bardzo praktyczne. Płyty te niejednokrotnie zabudowane są nie tylko w poziomie, nie tylko jako elementy dekoracyjne, ale także w pionie. Widzimy tutaj wykorzystanie tego typu materiałów właśnie w przestrzeniach publicznych i z nich właśnie możemy też wykonać między innymi donice widoczne tutaj. Donice te są dość duże, bo płyta ma wymiar 60x60, więc spory element dekoracyjny wypełniony ziemią i kruszywem. Materiał też dodatkowy, jak wspomniałem, nie będzie się barwił, nie będzie się brudził, czyli spadające liście, soki z drzew czy owoce spadające nie będą barwiły na stałe powierzchni wykonanych właśnie z płyt gresowych porcelanowych. Pamiętajmy, że urok tkwi w szczegółach. Wykonanie danych elementów, ich docinka, niejednokrotnie montaż decyduje o tym, czy nawet najlepszy materiał przez długie lata będzie produktem, który będzie odpowiadał naszym wymaganiom. Obróbka, cięcie materiałów niejednokrotnie przy dużych płytach, tak jak robimy to na szkoleniach, pokazujemy, powinna odbywać się na specjalnych narzędziach. Cięcie i obróbka materiałów powinna odbyć się przy wykorzystaniu technik diamentowych na stołach dużych, chłodzonych wodą, tarczami diamentowymi. Jeśli mówimy o obróbce małych materiałów, możemy wykonać ją ręcznie, czyli cięcie, obijanie, tarcze diamentowe, możemy tutaj standardową techniką starobrukarską obijać elementy między sobą, możemy też obijać je młotkiem brukarskim, łamanie, łupanie i wykorzystywanie przecinaków i sprzętów bardzo często przez naszych wykonawców jest standardem, więc wszystkie drobne elementy stanowią właśnie zwaną tą wisienkę na torcie i te drobne elementy, te drobne szczegóły właśnie świadczą o jakości i o tym, czy tak jak wspomniałem, produkty będą przez długie lata odpowiednio dla nas funkcjonowały. Pamiętajmy, że aby wydłużyć żywotność niektórych produktów, powinniśmy je zaimpregnować, na przykład materiały właśnie wykonywane w technologii wet cast powinny być bezwzględnie przed przystąpieniem do prac zaimpregnowane. Impregnacja może zostać wykonana przez malowanie pędzlem lub małym wałkiem w odpowiedniej temperaturze. Proponuję, aby wykonywana była ta czynność w temperaturze od plus 5 do plus 25 stopni. Impregnaty, które zalecamy, to takie, które nie wpływają na kolorystykę materiału, nie wywołują dodatkowych efektów, na przykład mokrej powierzchni, ponieważ ona jest krótkotrwała, a impregnat, który na przykład nie posiadamy w swojej ofercie, też można zastosować m.in. do wszystkich elementów betonowych. Drodzy Państwo, technika montażu. Zalecane technologie i szkolenia, podczas których pokazujemy, jak elementy duże, tak jak na przykład płyty ceramiczne na elementach pionowych powinny być montowane, to podstawa trwałości tych elementów. Tu widzimy przykład, gdzie wykonawca swoim sposobem, swoją metodą zamontował elementy duże, pionowe, właśnie na ścianie. Jeśli zalecane jest nałożenie na powierzchni klejów, które są przystosowane do naszych warunków klimatycznych, czyli mrozoodporne, grubowarstwowe, uelastycznione, to właśnie
i producent, i my, pokazując tą technologię, staramy się, aby później efekt trwał jak najdłużej. Wykonywanie czegoś na skróty, czy próbowanie własnych metod, na ogół kończy się, tak jak tutaj na widocznym zdjęciu po prawej stronie. No i oczywiście dostosowanie produktów do potrzeb klienta. Niejednokrotnie my, projektując czy proponując elementy architektury, nie do końca jesteśmy jeszcze świadomi, jak klienci je będą później wykorzystywać. No ale jak widać, fantazja naszych klientów jest dość szeroka i wykorzystanie często wychodzi poza standardy, które na początku przyjęliśmy. Drodzy Państwo, jeśli już wykonamy elementy architektury, podświetlmy je. Pokażmy naszym klientom, inwestorom, że warto podkreślić to, co zostało wykonane na właśnie terenie prywatnym czy na przestrzeni zewnętrznej. Na ostatnim naszym spotkaniu pokazywałem, że można zastosować i proponujemy wykorzystanie oświetlenia oprawami Libet Light 12-woltowym bezpiecznym napięciem wszystkich elementów zewnętrznych. Mówimy tutaj między innymi właśnie o schodach, mówimy o między innymi różnego rodzaju ogrodzeniach, czy właśnie elementach, które do tej pory zostały Państwu pokazane. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają elementy donic, kwietników, schodów, elementy podświetlone, zapraszam serdecznie do naszych autoryzowanych punktów sprzedaży, punktów platynowych, gdzie właśnie na ogrodach takie podświetlenie tych elementów jest na co dzień i możecie Państwo zobaczyć, spróbować, jak będą wyglądały właśnie elementy podświetlone wieczorem. Pokażcie je swoim klientom. W ten sposób można podkreślić najbardziej ważne, najciekawsze elementy na naszym ogrodzie, na naszej inwestycji i klienci na pewno chętnie po zobaczeniu, jak to wygląda, będą zdecydowani, aby wykonać właśnie tego typu oświetlenie. Drodzy Państwo, w tej części prezentacji chciałbym pokazać, jak samemu wykonać kwietnik. Na podstawie kwietnika, o którym wcześniej już wspomniałem, podium wykonanego z palisady spikowanej o wymiarach 60 cm. Takie instrukcje krok po kroku znajdują się także oczywiście na naszych stronach, na które serdecznie zapraszam, a ja pokażę Państwu, jak każdy z nas przy małym nakładzie czasowym i finansowym może wykonać tego typu elementy. To nie musi być kwietnik, to może być właśnie warzywniak czy zielnik. Drodzy Państwo, aby przystąpić do prac, wystarczy pobrać z naszej strony instrukcję. Materiał jest gotowy i pokazuje, jak wspomniałem, krok po kroku, jak powinniśmy to wykonać. W instrukcji oczywiście są wszystkie rzuty i z góry, i z przodu. Jest to komplet z pełnymi wymiarami. Oczywiście dodane są ilości produktów, które są niezbędne, ilości palisad, na przykład kleju do łączenia, narzędzi, które tutaj widzimy, także nie wymagamy, tak jak wspomniałem, ani ciężkiego sprzętu, ani zaangażowania w dodatkowej dużej ilości osób. Potrzebne na pewno będą kleje zewnętrzne, na pewno będą potrzebne łopaty, poziomice, kielnia i serdecznie zapraszam do tego, aby wykorzystywać nasz klej 2 w 1, klej, który jest bezbarwny i ułatwia nam pracę i przyspiesza. W instrukcji znajdziecie także Państwo zalecane wykonanie fundamentów, jego wymiary. Wielu klientów pyta, czy jest to niezbędne, czy trzeba wykonywać fundamenty, jak to jest tylko kwietnik czy kawałek murka. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że te elementy też mają swoją wagę. Niejednokrotnie mówimy o kilkuset kilogramach. Jeśli grunt nie będzie odpowiednio przygotowany, nie będzie fundamentu, może się okazać, że czasem nasz kwietnik czy murek po prostu się zawali, oby nikomu nie zrobił krzywdy. Powinniśmy to wykonać zgodnie z instrukcją. My, przygotowując ją, staraliśmy się wykonać to tak, aby Państwo po kilkunastu, kilkudziesięciu latach cały czas mogli korzystać właśnie między innymi z takiego kwietnika. Zanim wybierzemy przestrzeń, na której będziemy zabudowywać kwietnik, powinniśmy przemyśleć odpowiednio dobrane miejsce, jeśli mówimy o warzywach, czy o różnego rodzaju zielnikach, czy mają odpowiednie nasłonecznienie. Następnie wytyczamy miejsce posadowienia fundamentu. Możemy ułożyć na sucho pierwszą warstwę, zaznaczyć sobie to sznurkiem, czy tak jak tutaj widocznymi prętami. Następnie wykopać i wykonać fundament, wykonać go zgodnie z instrukcją, o której wcześniej mówiłem. Wylanie fundamentu może odbyć się za pomocą wykorzystania zaprawy betonowej. Państwo też pytają, jakie zaprawy wykorzystać. Można wykorzystać gotowe zaprawy w workach około 25 kg. Jest to zaprawa, która nosi symbol C20-C25, więc dość mocny beton, specjalnie do tego dostosowany. Wylewamy fundament. Następnie pamiętajmy, aby cały czas na bieżąco go poziomować
i aby powierzchnia była równa. Jeśli okaże się, że niestety powierzchnia jest nierówna, możemy jeszcze tę powierzchnię wyrównać, wyszlifować m.in. szlifierką tarczową. Fundament ten następnie powinniśmy zabezpieczyć. Czy trzeba wykonywać izolację? Drodzy Państwo, zalecamy, ponieważ chodzi o podciąganie kapilarne i odcięcia części fundamentu od elementów górnych. Całość powinniśmy pokryć izolacją bitumiczną o grubości około 2 mm. Możemy to wykonać zwykłym pędzlem, tak jak jest to widoczne na zdjęciu. Układamy pierwszą warstwę, sprawdzamy, czy jest to zgodne z rysunkiem, zrzutami, sprawdzamy poziomy. Jeśli wszystko się zgadza, możemy przystąpić do dalszych prac. Zdejmujemy pierwszą warstwę, oczyszczamy powierzchnię fundamentu. Pierwszą warstwę, drodzy Państwo, powinniśmy zabudować na klejach elastycznych, mrozoodpornych, grubowarstwowych, takie, które noszą oznaczenie C2S1. Materiał ten powinien być nanoszony pacą o grubym zębie, o mniej więcej głębokości, wysokości 8 mm. Materiał ten nanosimy, następnie montujemy pierwszą warstwę, poziomujemy, dobijamy i zostawiamy ją na co najmniej 48 godzin. Po tym czasie materiał odpylamy, odgrzamy. Ważne jest, aby można było nakładać następne materiały, było to stabilne. Tutaj prosiłbym, aby zastosować właśnie klej do betonu 2 w 1, materiał bazujący na polimerach. On dodatkowo, oprócz tego, że jest bezbarwny, jeszcze nie tylko klei, ale także uszczelnia, klej nanosimy na całej długości materiału. Przyklejamy następne warstwy, na bieżąco, cały czas korygując poziomy, sprawdzamy, weryfikujemy odchylenia, możemy tu zastosować różnego rodzaju szczekliny i każdą warstwę nanosimy dokładnie tak samo. Kolejne warstwy, kolejne i po zakończeniu, po całości w montażu zostawiamy kwitnik na 48 godzin. Po tym czasie może być już wykorzystany do nasadzeń i do wypełnienia różnego rodzaju przybyłymi ozdobnymi. Drodzy Państwo, wszystkie instrukcje, między innymi ta, o której mówiłem, znajdują się na naszej stronie internetowej www.libet.pl. Tutaj właśnie jest zrzut ze strony, pokazuje między innymi właśnie instrukcje donicy spalisowej betonowej. Tutaj też są między innymi elementy właśnie z mniejszych kostek. Tych instrukcji jest kilka, na bieżąco też będziemy pokazywali Państwu następne elementy. Także gdyby była taka potrzeba i gdyby były pytania od Państwa, to serdecznie właśnie w tym momencie chciałbym na nie odpowiedzieć. Drodzy Państwo, przyszło do nas dość dużo pytań, odpowiem na kilka. Na wszystkie odpowiemy na pewno jeszcze wysyłając Państwu maile w ciągu najbliższych paru dni. Z tego, co tutaj się już dowiedziałem, pytania, które do nas doszły, to między innymi, czy można zastosować palisadę do murku w wysokości 150 cm i czy jest dostępna tak wysoka palisada. Drodzy Państwo, tak wysokiej palisady nie mamy. Mamy palisadę o długości 120 cm, ale zalecana jest do zabudowy elementów poziomych. Czy można wykonać murek? Tak, można. Trzeba tylko pamiętać, że nie są to elementy konstrukcyjne, więc jeśli chcą Państwo, aby one dodatkowo były jakimś oporem, no to powinny być jeszcze zazbrojone dodatkową bednarką. Tutaj też powinien być do tego zastosowany odpowiedni fundament. W zależności od nośności gruntu wzrasta jego głębokość i powinniśmy pamiętać, tak jak wspomniałem, że są to elementy dekoracyjne architektury, nie elementy konstrukcyjne. Następne pytanie. Czy budowa paleniska kuchni zewnętrznej wymaga pozwolenia i zgłoszenia? Drodzy Państwo, jeśli mówimy o palenisku takim, które pokazaliśmy na pierwszych zdjęciach i kuchni, jak najbardziej tak. To wszystko powstało na fundamentach. Dodatkowo jest to element zadaszony, wysoki i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w danej gminie powinniśmy co najmniej go zgłosić do powiatu. Czy planujecie jakieś szkolenie stacjonarne polegające na montażu? Panie Urszulu, jak najbardziej tak. W naszych autoryzowanych punktach sprzedaży, punktach platynowych, cyklicznie odbywają się różnego rodzaju szkolenia. Niejednokrotnie taką potrzebę prosiłbym zgłosić właśnie do tych punktów i wtedy osoby dedykowane do danego regionu wykonują takie szkolenia. W większości są to warsztaty.
Więc część teoretyczna trwa około 15-20% czasu, reszta jest to właśnie pokaz montażu, w którym też uczestniczy wykonawcy, architekci biorą udział. Wykonujemy też takie szkolenia w naszym ogrodzie pokazowym w Łodzi czy w Libiążu. Państwo docieracie na miejsce i my wykonujemy właśnie takie praktyczne szkolenia, nie tylko z zabudowy elementów, ale także obróbki tych produktów. Tam jest i cięcie, i klejenie, i łupanie. Jest także fugowanie elementów. Zapraszam serdecznie. Ostatnie pytanie. Czy posiadają Państwo w swojej ofercie elementy betonowe, w których można wykonać murek oporowy o wysokości około 120 cm? Tak, jak najbardziej. Między innymi takim elementem jest produkt Massino barwiony w masie. I tak jak wspomniałem, przy wykonaniu odpowiedniego zbrojenia i fundamentu jak najbardziej jest to możliwe. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na nasze kanały, między innymi właśnie na YouTube'a i na naszą stronę. Państwa na bieżąco też będziemy jako uczestników informować o nowych filmach, instrukcjach, między innymi o zabudowie i wprowadzaniu nowych produktów. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na nasze następne spotkanie. Dziękuję, do widzenia.